Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę sośnica japońska. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Sośnica japońska to gatunek zimozielonego drzewa, będący jedynym współczesnym przedstawicielem rodziny sośnicowatych. Jest żywą skamieniałością ze względu na brak bliskich żyjących krewnych. W mezozoiku gatunek był szeroko rozprzestrzeniony. Współcześnie występuje w stanie dzikim tylko w Japonii, gdzie zachował się na nielicznych stanowiskach w naturze na wyspach Honsiu, Kyushu i Shikoku. Rośnie tam w górskich, wilgotnych lasach w wilgotnym klimacie o łagodnych zimach, na żyznych, głębokich i kwaśnych glebach. Roślina charakterystyczna z powodu okółkowego ułożenia miękkich, dość szerokich igieł. Ze względu na efektowny pokrój jest uprawiana, przy czym wymaga stanowisk wilgotnych, źle znosi suszę. W warunkach polskich polecana do uprawy tylko w zachodniej części kraju. Dorasta do 8 metrów wysokości, a w naturalnych stanowiskach nawet do 40. Igły dość długie do 40 cm długości. Sośnicę powinno się sadzić na stanowisku słonecznym, ciepłym, osłoniętym od wiatru. Lubi podłoża gliniasto-próchnicze, lekko wilgotne o odczynie od kwaśnego po obojętny. Jest wrażliwa na mróz, dlatego zaleca się osłaniać ją na zimę. W Polsce uprawiana jest głównie w ogrodach botanicznych, arboretach, lecz coraz częściej sadzona jest także w ogrodach przydomowych. Dobrze wygląda w ogrodach wrzosowych oraz orientalnych. Warto sadzić ją pojedynczo, jako wyeksponowany soliter.